Występa las dzień przed Wigilią. Czyż o tej porze roku nie jest w lesie pięknie? Jest przepięknie. Szkoda, że mimo wszystko za mało tego śniegu i za bardzo wieje. Naturalna choinka. Można by jakieś bombeczki powiesić. Z górki na pazurki. Bardzo ładny odcinek takiej drogi w Występie Starej. To jest prawdopodobnie leśna droga przeciwpożarowa. Zawsze tu z grupą tędy chodzimy. Gdzieś około minus jeden musi być, bo jeszcze to jest zamarznięte i tak chrupi, że tak powiem. Tak to wygląda. Około 100 metrów od ostatnich zabudowań Występy Starej, przy tej szutrowej drodze, znajduje się taka studnia. Oczywiście w tej studni są, tam jest początek rzeki Bobrzy, czyli po prostu to są źródła rzeki Bobrza. To jest jedno ze źródeł najprawdopodobniej. Zbyt ciemno jest, bo tak to widać, jak tam widać, jak to wypływa. No i sobie tam płynie poprzez ten las. Tam jeszcze po drodze są inne źródła, łączą się, wpływają do zalewu w Zachełmiu. No i później już chyba to jest już tam chyba nazwa tej rzeki Bobrza. Tu jest takie zejście, bo dużo ludzi tu przyjeżdża z naczyniami po tą wodę i lubią. Na zakończenie spaceru w Występie Starej chciałem pokazać, jak wygląda gospodarka leśna. Pewnie ktoś powie, że to jest planowa. Największą ciekawostką to jest to, że podobno zakłady meblarskie upadają. Ludzie nie mają gdzie kupić drewna, jest bardzo drogo.
złośliwi mówią: chcesz iść do lasu? Jedź do Chin. Las tam na ciebie czeka. To jest nie koniec, to jeszcze nie koniec. Bo po drugiej stronie to samo. Tam świeżo wycięte, jeszcze nie wyciągnięte z lasu.